Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czasami nie wiem, która grupa osób jest bardziej niebezpieczna dla ludzkiego umysłu czy duszy. Czy grupa tych, którzy odeszli z Kościoła albo w zasadzie nigdy w nim nie byli. Czy grupa tych, którzy przesiąknięci są ideologią wręcz sprzeczną z tym, co niesie Ewangelia, czy co przyniósł Dekalog. Czy bardziej jest niebezpieczna inna grupa osób, to znaczy tych, którzy są katolikami, tych, którzy są wewnątrz Kościoła, ale za każdym razem, jak ci ludzie z tej drugiej grupy się wypowiadają, szczególnie wtedy, kiedy następuje zaognienie pomiędzy cywilizacją śmierci a cywilizacją życia, pomiędzy cywilizacją nienawiści a cywilizacją miłości, to ta grupa katolików tak zwanych otwartych wręcz wyśmiałaby teraz to, co powiedziałem. O jakiej wojnie ksiądz mówi? Proszę nie przesadzać, proszę nie być fanatykiem. Ta grupa katolików często zachowuje się tak, jakby była jedynym pomostem łączącym poróżniony ze sobą świat kulturowy, cywilizacyjny. Ta grupa katolików otwartych zachowuje się wręcz tak, jakby chciała nieustannie poprawiać to, co wyprawia katolikobeton. Nieustannie wybija z waszych ust piana, ciągle się bijecie o coś, co nie istnieje. Walczycie jedynie z chochołem, który sobie wymyśliliście. Nie ma żadnej wojny cywilizacyjnej. Jest jeden świat bosko-ludzki i tak naprawdę te przemiany świata muszą dokonać się w Kościele. Chyba niemal każdy wypowiedział się już na temat ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Świat rzeczywiście się podzielił. Jedni powiedzieli, przecież nic się nie stało, nawet próbowali ściemniać, wręcz kłamać, że to nie o ostatnią wieczerzę chodziło. A druga część świata powiedziała, to był żałosny spektakl, tak robić nie wolno. I okazało się, że w tej grupie osób byli nie tylko katolicy, chrześcijanie, ale również ateiści, muzułmanie, Żydzi. Ale pojawiła się też pewna część katolików wewnątrz Kościoła, którzy to wręcz zaczęli głośno wypowiadać się na temat tego, że reakcja tych katolików oburzonych na to, co było w Paryżu, jest nie na miejscu. To jest przesada. Zaczęto nawet krytykować krytykę otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Do takich osób zalicza się między innymi pewna dziennikarka mieszkająca w Monachium, która to ponad 4 lata temu przeszła do kościoła rzymskokatolickiego, wcześniej będąc wychowana w jednym z odłamów protestantyzmu. Jej ojcem był jeden z prezydentów Niemiec, a mowa jest o pani Beatrice von Weizsäcker. Ona to kilka dni temu powiedziała, też pisząc artykuł w jednym z mediów katolickich, że ta krytyka Igrzysk Olimpijskich nadaje się tylko do skrytykowania. No przecież Pan Jezus zasiadał do stołu z każdym. I z celnikami, i z grzesznikami. Widocznie ci katolicy, którzy obrazili się na to, co pokazano w Paryżu, nie są wystarczająco ewangeliczni. Nie rozumieją Jezusa, nie rozumieją Nowego Testamentu, w którym mowa jest, że nie ma już Greka, nie ma Żyda, nie ma niewolnika, tylko wszyscy są jednością. Reakcje tych katolików na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu są tendencyjne. Można było się tego po nich spodziewać. Oni nic nie rozumieją z przesłania Jezusa. Nie zajmowałbym się panią Beatrycze, gdyby nie to, że w mediach katolickich w Polsce, także tych, które są honorowane przez niektóre kościoły diecezjalne, pojawiły się artykuły bardzo zbieżne do tej myśli pani von Weizsäcker.
artykuły katolików otwartych, którzy nie ukrywają tego, że ten katoliko-beton przesadza i to nie po raz pierwszy, że przecież nic się nie stało, nie potrafimy mieć dystansu do siebie, tak naprawdę do końca nie rozumiemy Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że nie będę mówił, w jakich mediach katolickich takie artykuły się pojawiły, między innymi dlatego, że po co to reklamować? Ale zadam jeszcze raz pytanie z początku filmu. Ja nie wiem, która grupa osób jest bardziej niebezpieczna dla umysłu i duszy. Czy grupa tych, którzy już naprawdę nie wierzą, którzy przesiąknięci są ideologią niebezpieczną, czy grupa katolików uważająca, że za każdym razem to, co powie świat antyewangeliczny, nie kochający Jezusa Chrystusa, nie rozumiejący Ewangelii, czasami bardzo antyklerykalny, zawzięty, walczący o to, żeby ta ideologia, która jest przez nich promowana, przedostała się już do każdego, także młodego umysłu. Za każdym razem, gdy ten świat zrobi kolejny krok w tym, żeby obrazić chrześcijaństwo, żeby wykpić prawdę, żeby doprowadzić do kolejnego etapu relatywizmu, ci katolicy robią wszystko, żeby ich obronić, żeby ich usprawiedliwić, żeby dostrzec nawet najmniejsze dobro wśród tych, którzy zachowują się jak ewangeliczne chwasty. Ale jak grupa katolików widząca w powrocie do tradycji czy konserwatyzmu jedyną drogę na oczyszczenie Kościoła i uratowanie tego świata, za każdym razem jak ci katolicy próbują bronić nas przed kolejną katastrofą metafizyczną, to grupa katolików otwartych nie dostrzeże nawet najmniejszego dobra, tylko zawsze skrytykuje, zawsze wstawi się za tymi z przeciwnej strony. A tak na marginesie, nie kojarzę żadnego rozdziału w Ewangelii, gdzie Pan Jezus siada do stołu z wszystkimi. No, nie kojarzę sytuacji, gdzie je wieczerze z Annaszem, Kajfaszem, Piłatem, Herodem. Może czegoś nie doczytałem. Ale kojarzę na przykład fragmenty choćby w Nowym Testamencie, gdzie święty Paweł wskazuje nawet imiennie tych, którzy odeszli od wiary, którzy się sprzeniewierzyli Chrystusowi. Ostatecznie nie wiem, jak można bronić otwarcia igrzysk, które są dekadenckie, też kiczowate, perwersyjne. Schlebiają gustą awangardzie, która wręcz kpi i szydzi z Ewangelii. No, nie rozumiem, jak chrześcijanie mogą bronić czegoś, co się do obrony nie nadaje. Najwidoczniej, i to jest moja hipoteza, ci katolicy naprawdę nie widzą zagrożeń. Zagrożeń, które się dzieją w tym świecie. Kultura zawsze oddzielała świat ludzi od świata zwierząt. Od pewnego czasu ta kultura schodzi w dół, po równi pochyłej. Antyczny ideał piękna zostaje zastąpiony przez wulgarność i to także w tym aspekcie bardzo intymnym. Jak to można bronić? Jak tego można nie dostrzegać? To jest trochę tak, jakby ci katolicy otwarci bronili tych z początku chrześcijaństwa, którzy sobie szydzili choćby ze zgromadzeń chrześcijańskich. Przypomnę, że spotkania modlitewne, sprawowanie też Eucharystii było nazywane w sposób bardzo bałwochwalczy, bardzo wulgarny. I już sobie wyobrażam, że ci katolicy otwarci mówią, no przecież oni mają prawo do tego języka. To też jest nasza wina, no bo przecież wśród tych pierwszych chrześcijan jest wiele takich osób, które mają zbrukaną przeszłość, więc nie ma się co dziwić, że im się wydaje, że chrześcijanie spotykają się na, wybaczcie, że nie będę mówił dosłownie, żeby mi YouTube nie ściągnął zasięgów tego filmiku, ale przecież tak mówiono o spotkaniach chrześcijan, jakby chrześcijanie byli kimś okropnym w swym zachowaniu.
Ten świat antykultury gardzi chrześcijaństwem, gardzi Jezusem Chrystusem i naprawdę mi się często w głowie nie mieści, jak niektórzy katolicy mogą w ogóle w najmniejszym stopniu bronić tych, którzy w ogóle się do Pana Jezusa nie zbliżają. Ale wybaczcie, może to jest osąd, może niewłaściwa ocena, ale mam wrażenie, że ta część katolików robi wszystko, żeby się podobać tym ludziom, którzy sobie depczą po Chrystusie i Ewangelii. Ale dzięki temu, że ja się za nimi wstawiam, oni przynajmniej mnie jakoś lubią i czują wobec mnie sympatię. I to jest nieistotne, że oni się w ogóle nie zbliżają do wiary w Pana Jezusa. Tymczasem twierdzę, że wobec takich ludzi trzeba strząsnąć kurz, trzeba im wytknąć palcem ich grzechy, tak jak to czynili prorocy, choćby Jeremiasz, Izajasz, Jonasz i wielu, wielu innych. Żeby się człowiek przebudził, to czasami trzeba mu przedstawić przed oczy prawdę i możesz mnie znienawidzieć. Ja się z tym nie liczę. I znów przypomina mi się choćby to, co mówiłem w jednym z moich poprzednich filmików, jak w II wieku powstała sekta gnostycka, Karpokracjan, musiałem zerknąć na jej nazwę, bo czasami mi wylatuje ona z głowy, w której to sekcie wymyślono, że Pana Jezusa i Łazarza łączą intymne związki. Już sobie wyobrażam ten świat modernizmu, który broni tego typu sekciarskiego myślenia. Jak można nie dostrzegać zgniłych owoców tej cywilizacji, która odcina się od chrześcijaństwa? Ta cywilizacja ginie, jest nad przepaścią i trzeba mieć naprawdę wyjątkowo zamknięte oczy, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu. Niech was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.